Dalej zastanawiasz się, kiedy wyciśniesz pierwszą stówę? Statystycznie zajmie ci to 52 tygodnie, 832 serie, 5824 powtórzenia, 2 godziny treningu tygodniowo. To prawie tyle, ile poświęcasz na walenie konia. To jest ten właśnie element zaskoczenia, na który czekam. No. Że ktoś tak się nie położy. Tak. Co robisz? Siema, jest taka opcja, że nie mamy joggerów czarnych S już. Jest. Serio. Są Moro i jeansy. Tak w ogóle siema. Cześć, Paweł. Jestem w stresie, bo się spieszę i nie mogę znaleźć tych spodenek moich ulubionych. To wezmę jeansy. W jeansach też dobrze wyglądasz. No. Jakiś stresik? Jest szansa, że dzisiaj poznamy twojego rywala? No, jeżeli będzie dobra propozycja, to tak. Ja mam kilka osób na celowniku, ale zobaczymy, może będą jakieś konkrety. Ja pierdolę. No, tutaj to już jest jezioro, tu. Oni nie ogarniają te wycieraczki. Jakie słabe są. A Maxa masz? No. Pomyliłem, bo mieliśmy wziąć joggery białe. Nie, nie, to wziąłem z góry, żeby nie odpakowywać nowych. I wziąłem prototypy kolekcji jesiennej. No trudno. Poszedł spoiler. W ryj dostanę od Pauliny na spotkaniu. Najwyżej. To jest Max, to się może stać. Już idziemy. Nie ma szans. Kilka dług. A zawsze mamy taką tradycję przed konferencjami. Na szczęście kopiemy się w dupę, na szczęście. Zmieniamy na szczęście spodnie. A ja umiem już kopać. Wiesz? Patrz, tak się kopie. I z biodra. Sprzątałem dzisiaj furę, ma być porządek. A czemu to zmieniamy? Albo będziecie z buta wracać. No będzie, będzie. Nie, nie potem zabierzemy tak butelkę. A czemu to zmieniamy? Żeby lokować nasze rzeczy. Ja mówię głównie. Znaczy co? Porządek masz zostawić po sobie w samochodzie. No zostawiłem, dobrze. Wody są tylko całe. Dobrze. Dawaj, Paweł, przeskocz przez coś. Właśnie miałem mówić, przez co skaczesz, żeby poszło. Tu jest jakiś murek. Tam. Uwaga. Ale on za prosty jest, bo ten na pewno przeskoczy. Ale przez krzaki. Dawaj tu murek i przez te krzaki. Dawaj się upierdolisz. Dawaj wyzwanie, teraz. Upierdolisz. Dawaj, dawaj. Szkoda! Ej, utknąłem! Szkoda, pojedźcie już beze mnie! Ile mikrofonów mamy? Ile mikrofonów cztery. Mamy? Cztery. Każdy może się wpierdalać. Słuchajcie, macie 37 minut do startu. I to dobra, nagrywamy to samo drugi raz, bo nie ma muzyki. Wcześniej była i by nam zablokowała film. Także docejmy organizatorów, bo patrzcie, jak się postarali. Serio, nie jest to półśrodkowe, to co oglądamy, a z takich plusów jeszcze to jest lepsza widoczność trochę niż na poprzednich galach. Pomimo tego, że nie jest to hala sportowa, ale to właśnie przez to, że jest ograniczone miejsce, wydaje mi się, że jest tak, kurczę, ale, no, wiesz, na plus inaczej, serio. A spokojnie, bo jeszcze nie ma ludzi stojących dookoła itp., nie? To tak oceniasz na pusto. Ale zawsze myślę, ten oktagon był tak wyżej. Samo... Wyżej był, wyżej był oktagon, a teraz jest tak. A teraz oktagon jest niżej. Jak są emocje, to i tak wstaną wszyscy. No, wtedy. Ale zobacz, praktycznie jesteśmy na takim poziomie, na jakim jest oktagon. W poprzednich edycjach było to, wiesz, nie czułeś, że byłeś tak związany z tym zawodnikiem. 3, 2, 1, wchodzimy. Dzień dobry, Sportowa Polsko. Ile Sportowa Polsko i cała Polska. Was bardzo, ale to bardzo serdecznie. Jesteśmy po pierwszej walce i otwarciu, jak ci się podoba? Właśnie skomentowaliśmy pierwszą, jest jakaś przerwa teraz między walkami. No zaskoczyło nas, że Maciek Rataj wygrał, bo no wszyscy zgodnie obstawiali nas trollowanego, który jest cięższy i tak się zapowiadał, że wiesz, że go zniszczył, tam dymy były, nie, na konferencji. Więc no, zaskoczenie. A sama gala, tutaj aranżacja, to wszystko? A, to super, kameralnie chyba nam się bardziej podoba. Kameralnie, czyli że nie jesteśmy gdzieś kilometr dalej, wiecie, budynek nie jest tak rozległy jak hala sportowa wielka, więc fajnie, miła atmosfera. Lecę do komentowania chyba, nie? Muszę się przyjrzeć do sobie.
Liczyłem na to, że Mielonida skończy to w parterze, pierwsza lub druga runda, ale no obawiałem się, że tam lupa ma jednak tą szybkość, tak, i ten cios no jest po prostu, tak, widzieliśmy to właśnie na tym, jak to się poprawnie nazywa, na plaskaczach, tam ma machnięcie, no i pokazał, że to nie było przypadkowe. Lubię Mielonidasa, no i tak liczyłem, że to na tym parterze się skończy. A spełnili twoje oczekiwania? Tak, wiesz, było to, co chciałeś? Nie, no liczyłem na dłuższą, przynajmniej tak dwie rundy obstawiałem. Że coś, szybkie no, wejścia, co? No. No a kolejne, Najman i Lew? No jak wiesz, na Lwa stawiałem, tak? No już daliśmy Najmanowi niejedną, tak jakby, szansę. Myśleliśmy, że nas zaskoczy pozytywnie. No i co, no odkupił się, tak? Zwycięzca walki! Pierwsze rundy przez 3-5! Mariusz! Ej, jest duszno, bardzo ciężko się oddycha. Dobra, to ja powiem, bo Saker się nie zbiera. Ogólnie tak, teraz na świeżo walka Tyburski Tańcula. To czego się obawiałem na początku, że najpierw stawiałem na Tyburskiego, bo sobie przypomniałem, jak wjeżdżał bliźniaków w tej walce, ale to nie byli przeciwnicy dla niego. Te agresywne ruchy, to narwanie. A pod koniec było tak samo, nie? Tak, ale potem mi przypomniał Robur, że Casio jak sobie z nim radził, mimo tego, że nie jest zawodnikiem MMA. I mówię, dobra, może nie mieli przeciwników dobrych wystarczająco, to Tańcula będzie miał szansę. No i niestety sprawiło się to, że po prostu on, kurczę, taki był szybki, taki zrywny, jednak to się spełniło. Co tam jeszcze była za walka? Z Alanem, to jak Tańcula walczył, to wiesz, no wiadomo, tam tym sercem nadrabiał, brak tego doświadczenia, no ale tutaj warunki, kurwa, po prostu, no nie do pokonania, nie? To było jak kto z Kliczko walczył, taki niski Polak. Kliczko, Adamek. No. To jak Adamek walczył z Kliczko, pamiętacie? Ja dobrze pamiętam. No to właśnie to samo, co tu, nie? Tylko tu jeszcze ten brak doświadczenia, no nie do przeskoczenia. No. Ale Arek jest kurwa, no, nie wyszedł. Ja myślę, że on już tam był na skraju, po prostu przed tą trzecią rundą. To czego, co oczekiwał przed wyjazdem, mają nie wychodzić. Tak, no, a tak to wszystkie walki nam nie weszły w sumie, także co tu dużo mówić, chuja się znamy na walkach. A jak dziewczyny, Marty Linkiewicz obstawiliście, tak? Tak, no, czyli pewnie Marty wygra. Zobaczymy. A Wiewiór Hasan? Wiewiór wszedł przecież, bo obstawiliśmy Wiewiura. Nie no, Wiewiór fajna walka. No nie było czegoś drastycznego tam, ale myślę, że dla fanów MMA to była zajebista walka. Kurde, no co tam jeszcze? No i jeszcze Olejnik Hejter. No, czy Hejter was zaskoczył tak samo jak mnie? No udowodnił tym, co się śmieli, że nie było judo, że jakieś, czy tam jiu-jitsu, że jakieś tam było, nie no. Dobre. Wygrał walkę w parterze. Nie robił na pałę, no nie? To nie była taka klepanka na pałę. Dobre. Widać było, że to jest gość, co ogarnia. Dziewczyny za chwilę wchodzą, więc jeszcze taka wisienka na torcie. Bestia kontra Shell. Ja jestem zaskoczony, a wy panowie? Jak typujecie w tym momencie? Ja żałuję, że złapali Shelly'ego, jak już był tam na tych barierkach, kurwa, jakby tam przeleciał. Mam nagrany na przebitkę, jak Shelly. Dzisiaj alpaka uciekła mi na spacerze, zerwał się jak alpaka tam. No serio, kurwa, aż byłem w szoku, że on się tak zrywa. No ja na Shelly'ego stawiam, no. A ja co Bestia powiedział, że Shelly aż tak się wyrwał na niego? Że on jest kupą mięsa, kupą, no, o sobie, a że Shelly to kupa gówno. No. Dobre, i odpalili. To się nie dziwi. Nie, Shelly z tego względu, że jestem podwórkowy styl walk. Ja i, tak hokeista. I hokeista. A Bestia nie ma w ogóle doświadczenia, jeśli się nie mylę. No. Dopiero zaczął się szykować do Fame. Mam nadzieję, że nie pokręciłem nic. Także no, Shelly ma to. No, ma to. Wiecie, co to jest hokej, kurwa. To nie jest koszykówka, nie, faul. No. On tam... Pierwszy raz widzimy walkę na żywo od
Fame MMA 1, nie? Także no. Wybaczcie, że nas nie ma nie, na loży. Nie, no, jeszcze dwójkę widzieliśmy. Ale no. Ty, ale kurde, totalnie inaczej niż się spodziewałem. Patrz, Marty jeszcze jest na nogach. I się siłują. Nikt nie może skończyć. Kto by pomyślał, nie? Nikt chyba nie myślał, że tak będzie wyglądała ta walka. Fajnie, fajnie. Twarz jeszcze taka nieprzyzwyczajona, nie, do tych ciosów. To no. Trzeba jednak trochę dostać. Znaczy mnie się pewnie umroczyło po prostu i wiesz, dlatego się odwracało. Wiesz, to jak wiesz, dostaniesz w nos, to prosta nos nieprzyzwyczajony. No, raz, no. I... Więcej wyświetleń. Zajebiste wyniki. Ale... Milion wyświetleń. Kiedy miałeś tam milion wyświetleń? Nie mam ostatnio film. No kiedy? Ja ani razu nie miałeś. Powiedz, no nie, nie, no, nie, nie. Robert, nie, mówisz mu czy nie? Nie dowiem, no, ja on mnie nie słucha. Dlatego, że ale nie ja, ale gada, ja mam. On ma, ale nie słucha. Ale to jesteś tam ty czy ktoś? Nie, ja. Ty. Chyba znaleźliśmy przeciwnika dla Pączka. Kurwa, nagle się pojawił, nie? Dawajcie no, teraz, nie ma co dobra, czekać. To, że nagrywałeś, to nie znaczy, że ty nie, masz... ja tańczyłem, przyjacielu. A jaką masz ksypkę? W trzeciej linii. Gitara. A jaką masz ksypkę? Zawsze gitara, zawsze gitara. Ale siema? Nie, gitara, po prostu. Pączek kontra gitara, kurwa. No dobra. Jak letni wieczór i ognisko. Nie Pączek, bo ja nigdy nie mam tak gruby jak Pączek, ale nie, nie, nie. Pierwsze szoty lecą. Konferencja. Nie, czekajcie, ja może powiem chłopakom, że mamy walkę na tą. Nie, na osem. Halo? Chyba, Robert? Że na tą, 11. A ile na ławce bierzesz, jak już cię mamy? Nie, ja ogólnie, dobrze, że to się szczerze, regularnie owce, pączka, sakera, regularnie. Nie. Nas bierzesz na kratę? Nie, regularnie, szczerze? Nie chciałbym wam pokazać, jak bardzo przebijam ten YouTube bez YouTube'a. Wiecie, o co chodzi? 130 kilo. Ja nie wiem, na no. Nie, nie. Skąd go wziąłeś, powiem? To jest mój ziomek, kurwa, mój. 135, aczkolwiek uważam, że w polskim internecie nie ma ludzi, którzy mają lepszy kontent. Nie ma ludzi. Niż oni? A ja? Kto pojedzie do McDonalda? Kto pojedzie do McDonalda i kto zamówił wszystko? Kto? Jak bardzo trzeba być w porządku, jak bardzo trzeba być influencerem, żeby zamówić wszystko w McDonaldzie. Zadawaliście sobie kiedyś to pytanie? A ty kiedyś zamówiłeś wszystko w McDonaldzie? Jestem za chudy, nie mogę. Nie ma lepszego kalisenika niż Pączek. Dziękuję. Saker, nie ma lepszego człowieka, który robi formę niż Saker. Nie ma lepszego. Naprawdę. Nie śmiejcie się Sakera, bo on robi formę mimo kontuzji. Mimo kontuzji robi formę tak zajebistą. Tak zajebistą. Robur. Tam jest Robur. Co robi Robur? Robur robi lody. Nie, Robur. To jest miód. Nie wytnę tego. Proszę cię, wytnij to. Nie ma opcji. Ale dalej. Co jeszcze dobrze robi Robur? Robur, ja to skomentujesz, że robisz lody. Powiedziałem tak. Pączek. Nie ma lepszego dla mnie w internecie człowieka, który robi kalistenikę. Nie ma lepszego. Nie ma lepszego kalistenika. Wiadomo, że ma ubytki. Znaczy. Ma ubytki. Dziury między znajomymi. Wiadomo, ale nie o to chodzi. Nie o to chodzi. Człowiek, który nie zna uczuć w związku. Człowiek, którego dla niego ważne jest tylko to, jak bardzo będzie najlepszy w polskim YouTubie. Człowiek, dla niego, którego kobieta stworzyła kanał Dźwigaj Dziewczyno. Człowiek, który jak bardzo zastanawia się, dlaczego z tym jest. Czy ja to zniszczyłem? Ale nie ma na polskim YouTubie człowieka, który dźwignie więcej niż on. Ja jestem ogólnie zafascynowany, że mogę go oglądać. Jestem zafascynowany, że on jest w stanie być kurwa tak? Nie. A najfajniejsze wszystkim jest to, że oni się przyjaźnią tyle lat. Nie to, ma... to prawda. Ja udaję. Synku. Tak, spuszczanie. Tak, już tato. Oni się kolegują tyle lat. Drugi milion na nie ma takich jebane. Ludzi, którzy się kolegują tyle lat. Ty możesz liczyć pieniądze,
Oni mogą liczyć pieniądze, ale oni liczą przyjaźń. Ile lat można się przyjaźnić? Kurwa, tyle lat. Rozumiesz? Mimo się przyjaźnią tyle lat, to i tak owca jest najlepszy z wszystkich. Mimo tego, że są tyle lat znajomi. Tak. I tak on... Ale saker, jesteś mimo jesteś człowiekiem kontuzjonogennym, tak? To mówię? Tak. Stary, zakład od 300, że tutaj zawalczysz za pół roku jako fame kolejny? Słuchaj, Robert, nie chciałbym cię upokarzać. Aczkolwiek uważam, że z moim zaparciem i... Masz problemy? Czekaj, nie, nie mam problemu. Z zaparciem. Ogólnie uważam, nie chciałbym się wywyższać... Moja topka YouTube'a to jest WK, moja topka YouTube'a to jest kurwa abstrakuje, moja topka YouTube'a to jest dla pieniędzy, a moja topka YouTube'a to jest ten gościu, który robi, który bo tak robi, jest, no. Który robi skalistyniki tak wszystko. To jest tak, że ten kto się najbardziej obraża, potem się najbardziej lubi właśnie. On wymyśliłeś, powiedz jak wymyśliłeś skalistyniki. Ja to było zabawne, ale jak tu przyjeżdżając pomyślałem, chciałbym zbić piątkę z Ponczem. Uważasz, że mnie przestajesz lubić bardziej niż jego? Bo najpierw mówisz, że nie, ty jesteś... Dlaczego już nie. Ty jesteś tylko nie. Najlepszy, on jego dobra, najbardziej dobra, lubi. Dobra, już rozumiem. Nie można mieć wszystkiego, kurwa. Owca jest nie do złamania. Nie do złamania. Rozumiem, tak, a on jest po prostu w kajstanice najlepszy. Tak. A on jest najlepszy w chipsach. A ja jestem do złamania. A Robur? Nie, w chipsach. I kontuzjogenicy. Nie, Robur? Kontuzjonogenny. Robur? Chodź, jeszcze nie chcę prowadzić. Chodź. Pierwów do herbatę, chodź. Na kawie. Chodź, pierwów do kawy, chodź. Daj mi chwilę. To jest moje 5 minut. Pierwów do herbatę, kurwa, nie, kontrowersja Adrian Polak i Ferrari, że on tam go kopnął. Pewnie będą zdania tak, podzielone jak to będzie. Kwestii. A były ręce na ziemi, czy no nie? Właśnie... Bo weszło nie raczej nie. Nie wiemy jeszcze, musimy się dowiedzieć trochę. Wyglądało jakby Adrian wracał, żeby się bronić, nie? No. Ale no wiadomo, że tak... No chyba, że może jest po prostu w zasadach fejmu coś też inaczej, nie? Tak, ale najważniejsze, że po pierwsze nic się nie stało, a po drugie podali sobie ręce i tak jakby zaakceptowali. To Polak to zaakceptował, czyli nie podejrzewam, że Ferrari miał tutaj jakieś złe zamiary. Po prostu jest bitka i nie myślisz o tym. Kopiesz. Instynkt. Tak jak kot mnie ugryzł, ja go karmię, on mnie ugryzł, ja wiem, że on chce dobrze, ale wychował się nie z człowiekiem. No instynkt, kurwa, widzę, że walczy z tym instynktem, że ja go chcę oswoić, on bierze te kropki. No dziabną mnie, nie? No co, no trudno, no dziabną, bo instynkt, tak? Porównujesz to do fejmem? No wiesz, no też jesteśmy zwierzętami, nie? W jakimś stopniu, więc bardziej dzikami. Do... Bardziej do... Dzika. Anatomii, biochemii. A. Grubo, nie? Matematyki. 6 godzin bez tlenu. A Gola Malczyński, panowie? Gola Malczyński. Pół minuty powiedz widzieliśmy ty. Ostatnie, bo... Kurwa, nie ale powiedz ty, chyba. Wykrakał Wojtek. Że wykrakał Wojtek, a. Że on tu przyszedł do nas i my się pytamy na loży, jak ten Telfara. I on mówi, że ma nadzieję, że to będzie pierwsza walka bez kontuzji, że bez pójdzie szukała. Na after. A, bo my się zapytaliśmy, że tam coś tam, że na after pójdzie, a on mówi, no, że ma nadzieję, że pójdzie na ten after, bo zawsze ma kontuzję i nie idzie.
i że tym razem będzie inaczej i kurwa nie będzie inaczej. Bo jak masz pecha, to masz pecha, nie? A co się stało z Gorą? Nie było. Piszczel. Piszczel. Co ty pierdolisz? No i i koniec. Co ty pierdolisz? A to gdzie ja byłem? Piszczel. Kawa to chyba, wtedy, przerwa. To byliśmy tam, to my wróciliśmy i już była druga runda. I wiesz, czajesz, że ja tam gadałem. Wiesz, ty jeszcze byłeś dalej. No i main event, panowie. To analiza main eventu na szybko. Ostatni. Stójce remis. Póki 20 kilo nie zeszło do porteru. 20 kilo więcej, czyli popek. No i tyle. Stifler brak doświadczenia, ale spokojnie sobie radził w tej stójce. Szok. Stifler jakby tam wiedział, jak wychodzić z tych różnych chwytów i tak dalej. No. Kurwa, wygrał ty, normalnie by wygrał. No, że strasznie myślę, że mi się podobało to, jak Stifler sobie poradził. Tak, jak już tam był w dosiadzie, znaczy na odwrót chyba, no że tam wojował, to nie kąsał go. To kurwa. Ludzie mówili, że on taki pacyfista, wiesz, peace and love, że nie uderzyłby tam nikogo. A kurwa, popka był ogień. Był ogień. Kurwa. Tak, do końca walczył, tam nie odklepywał od razu, tylko był aktywny. Po powaleniu i to też mi się podobało. No jestem dumny w sumie, że właśnie on reprezentuje póki co tego najsilniejszego na YouTubie. No. Póki co, Stifler, bardzo. Póki co, bo Kizo już tutaj się zapowiadał. Więc teraz masę rób, Stifler, i wpadaj, poprawiaj wynik. Mówiłem dzisiaj o kocie. Historia była, to jest ten kot. To jest nasz kot firmowy, karmimy go. Ona to jest, bo ma małe. Już małe urodziła, widać po brzuchu. No i co? I tyle, nie? Ten kot tu jest, on czeka. Wiadomo, nie kocha nas, ale po prostu dajemy mu jedzenie, więc do nas przychodzi. Ale ja się oszukuję, że on mnie lubi, że ma ze mną jakąś więź. Patrz, jak patrzy. A mi się wydaje, że one tylko ciepło widzą i nawet nie doceniają twojej masy mięśniowej, że jesteś duży. Bo na przykład alpaki, jak one czują dominację, jak jesteś wyższy, i czują się niekomfortowo i doceniają to, że jesteś po prostu większy, a kot myślę, że nawet nie docenia twojej masy. Że czy dziewczyna, czy Natalia podejdzie do niego, ja myślę, że Natalia jest tak samo odbierana przez twojego kota jak ty, mimo tego, że jesteś dwa razy cięższy. I to mi się trochę nie podoba, że one nie że one tylko widzą ciepło, tak? Że jesteś ciepły, wytwarzasz ciepło, przyjdą do ciebie. No ale w sumie większa nie masa, jesteś, większe ciepło. Nie jesteś może liderem dla nich. No, a nie doceniają tej masy mięśniowej, nie doceniają. No, koty to są. Do zobaczenia. Dobra, lecimy na jebany Wawer. Kurwa, po drugiej stronie Wisty, bo Pączkowi się dlaczego zechciało tam. Dlaczego ty myślisz, że ja na Wawrze po drugiej stronie mieszkam, jak ja po tej samej tak, mieszkam? Wieś. Dlaczego ty obydwóch lat czy ileś tam nie ogarniasz, że to jest ta sama strona Wisły? Za to, że śmiałem się z Baleja? Na razie. Na razie, ja muszę już lecieć. Uberek czeka, więc do następnego. Poczekaj, jeszcze jedno. Zimny start. Cud!